Witam serdecznie, ja mam na imię Tomasz i chciałbym Wam przedstawić materiał dotyczący równowagi we wzmacniaczach przeciwsobnych. Oczywiście zanim nie rozpoczniemy film, kilka słów wstępu. Jeżeli jest to pierwszy film, który oglądasz na moim kanale, zachęcam Cię do obejrzenia filmu Ważne informacje o kanale, współpraca z widzami. A jeżeli jest to kolejny film, który oglądasz na moim kanale, to z pewnością wiesz, dlaczego tłumaczę takie artykuły. Czytając właśnie magazyn Radio Electronics, jest to magazyn z lipca 1953 roku, trafiłem na bardzo ciekawy artykuł dotyczący równowagi dynamicznej i statycznej wzmacniacza przeciwsobnego. Myślę, że pan Joseph Marshall, który napisał ten artykuł, a nie jest on na tym zdjęciu, jest przeciwnikiem wzmacniaczy przeciwsobnych i wydaje mi się, że w jego osądzie wzmacniacze asymetryczne działają lepiej. No takie lekkie podteksty wyczułem w czasie czytania tego angielskiego tekstu. Może się mylę. I przypomina mi to dyskusję z widzem pod jednym z filmów. Oczywiście nie mam tutaj do widza żadnych pretensji. Oczywiście szanuję jego zdanie, ale nasunęło mi to myśl, żeby nakręcić film o bardzo ważnej rzeczy ze wzmacniaczach przeciwsobnych. Chodzi o właśnie tą równowagę. Wiele osób, montując wzmacniacze przeciwsobne, odkrywa, że ich działanie jest gorsze od wzmacniaczy asymetrycznych. Owszem, wzmacniacze asymetryczne mają ułomności w postaci basu, soprano, generalnie grają środkiem i ten środek mają bardzo fajny, ale pozostałe rzeczy, jak moc znamionowa, jak wysokość zniekształceń, stopnia mocy, i wiele innych takich aspektów, o których po prostu nie sposób powiedzieć w 5 minutach, odkrywają, że te wzmacniacze przeciwsobne, pomimo chwalonych zalet, rzeczywiście grają gorzej. Dlaczego? Co się stało? Jaki błąd popełnili? Być może nie zrównoważyli stopnia mocy, w ogóle stopnia symetrycznego, czyli także sterowników. Jak wiecie, DTN Williamson w projekcie wzmacniacza, który stał się symbolem wzmacniacza wysokiej jakości, mimo że był zrobiony bardzo wcześnie, bo w latach 50., napisał kilka słów na temat ustawienia wzmacniacza przed właściwym odsłuchem. I tutaj w tym właśnie dziale, w tej części jest mowa o tym, jak należy ustawić wzmacniacz. Mamy balans statyczny i balans sygnału prądu zmiennego. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do serii filmów o wzmacniaczu Williamsona. Niejako pan Marshall odwołuje się do wzmacniacza Williamsona, zresztą tutaj też widać schemat, fragment schematu z jego udoskonaleniem. Co ciekawe. Oczywiście tutaj mamy nowoczesny wzmacniacz zrobiony w 2002 roku na podstawie wzmacniacza Williamsona. Jest to projekt pana Eklanda. Eklande. Tak brzmi jego nazwisko chyba. Nie znam angielskiego na tyle dobrze, żeby wam to przeczytać poprawnie. Na bardzo liniowej lampie zrobione, na KT88 w stopniu wyjściowym. Lampa stworzona do układu ultraliniowego. I zobaczcie. Zwrócono uwagę na regulację symetrii stopnia mocy. Co prawda tutaj jest trochę pominięta regulacja tego drivera, ale kropka oznacza, że mają być to rezystory parowane. Tutaj mam wzmacniacz HeatKit W6M i ten element tutaj, ustawienie biasu dla tych lamp, czyli prądu spoczynkowego albo punktu pracy, czy polaryzacji lampy, też jest wykonane dla każdej lamp z osobna. Jest to niezwykle istotne. Zresztą ten wzmacniacz jest bardzo ciekawy, ponieważ jako jeden z niewielu posiada wtórniki katodowe, które zasilają lampy mocy. I też bardzo dobre lampy, 65-50. Nie wykorzystano tutaj propozycji pana Marshalla, żeby sprzężenie zwrotne podać na te lampy sterujące, żeby w pełni wykorzystać możliwości zbalansowanego stopnia mocy. Tutaj mam wzmacniacz
Citation Hermana Cardona. I jak widzicie, regulacja balansu w tym wzmacniaczu też ma ogromne znaczenie. Są specjalne regulatory. Tutaj, tutaj i tutaj. Czyli sprawa powszechnie znana, ale czy dobrze realizowana? Jeszcze pokażę Wam prosty wzmacniacz na lampie ECL PCL 86. I zobaczcie, jak tutaj było na czerwono zaznaczone. W jaki prosty sposób można zrównoważyć stopień mocy. Napięcie między tym punktem a tym punktem, jak tu podłączymy voltomierz, powinno być 0 V. Ważne jest parowanie tych dwóch rezystorów. To jest balans dla sygnału, a to jest balans statyczny. Szczegóły, jak powiedziałem, są w artykule o wzmacniaczu Williamsona. Tutaj też mam schemat, który no niestety jest trochę zagmatwany. Ale pewnie rozpoznajecie, że jest to wzmacniacz Sansui z tym słynnym sprzężeniem przez katodę. I w tym przypadku właśnie wykorzystano transformator mocy i sprzężenie katodowe, żeby osiągnąć świetne zrównoważenie stopnia mocy. Ponieważ to, co pojawi się z tej strony, wpływa przez sprzężenie na tą stronę. To, co pojawi się z tej strony, wpływa przez sprzężenie na tą stronę. Eliminujemy przejście przez zero dla blachy transformatorowej, dla orientacji, właśnie przez sprzężenie. I dlatego ten wzmacniacz najprawdopodobniej tak świetnie brzmi z powodu wprowadzenia kilku prostych, lokalnych sprzężeń zwrotnych. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do przysłuchania się treści tego filmu, tego artykułu. Jest to moje autorskie tłumaczenie. Oczywiście wspomagałem się Google przy tłumaczeniu, bo nie wszystkie pojęcia były dla mnie jasne, ale postarałem się to zrobić w sposób jasny i przejrzysty. Film jest ubogi w tablicę, ponieważ materiał dotyczy bardzo wąskiej dziedziny z zakresu wzmacniaczy lampowych. Także zapraszam. Znaczenie równowagi we wzmacniaczach przeciwsobnych, pióra Josepha Marshalla. Sugestie dotyczące uzyskania maksymalnej wydajności w urządzeniach wysokiej wierności. Ujemne sprzężenie zwrotne jest bezsprzecznie najcenniejszym narzędziem wysokiej wierności opracowanym w naszym pokoleniu. Udoskonalenia, które umożliwiło, są niemal magiczne, gdy patrzy się na nie z perspektywy dni przed stosowaniem ujemnego sprzężenia zwrotnego. Niestety istnieje tendencja do uważania tego za lekarstwo na wszelkie problemy związane z wysoką wiernością, jeśli nie jest zawarty w projekcie, a jest wrzucony szybko, gdy tylko coś pójdzie nie tak. Pan Joseph Marshall nie zamierza w najmniejszym stopniu dyskredytować sprzężenia zwrotnego, ale jego wszechstronność i skuteczność przesłoniły szereg innych podstawowych zasad projektowania wzmacniaczy. Przestrzeganie tych zasad znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo nieprawidłowego działania projektu o wysokiej wierności i sprawi, że zastosowanie sprzężenia zwrotnego będzie znacznie prostsze i znacznie bardziej efektywne. Jedną z tych podstawowych zasad jest potrzeba zrównoważenia stopnia przeciwsobnego we wzmacniaczu mocy. Wielką zaletą wzmacniacza przeciwsobnego w projektach audio jest jego zdolność do usuwania zniekształceń harmonicznych parzystego rzędu. Ta cecha pozwala nam na mocniejsze wysterowanie lamp i uzyskanie ponad dwukrotnie większej mocy wyjściowej pojedynczej lampy, jeśli sobie tego życzymy. Poprawia również odpowiedź niskich częstotliwości przez redukcję niezrównoważonego prądu stałego w uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego, który może nasycić rdzeń i zmniejszyć indukcyjność uzwojeń. Ponadto działanie przeciwstawne prawie całkowicie eliminuje przydźwięki i szumy z zasilacza, ale nadal głównym powodem korzystania z niego jest funkcja redukcji zniekształceń. Brzmi prosto. Wystarczy podłączyć dwie lampy w trybie przeciwsobnym, a anulujesz drugą harmoniczną i wszystkie inne zniekształcenia parzystego rzędu, usuwając w ten sposób największą część zniekształceń wywołanych szczeliną w rdzeniu. Niestety, nie zawsze następuje to tak nieuchronnie, jak cień następuje po nocy. W rzeczywistości wzmacniacz typu przeciwsobnego, który w pełni wykorzystuje te właściwości redukcji zniekształceń, jest bardzo rzadki. Niewiele wzmacniaczy dostępnych w latach 50. realizowało 75% swoich możliwości, a wiele wzmacniaczy przeciwstawnych wytwarzało więcej zniekształceń niż prawidłowo zaprojektowany wzmacniacz asymetryczny. Fakt, że wzmacniacz symetryczny wykorzystuje tylko
75% zdolności układu do redukcji zniekształceń może nie mieć znaczenia w przypadku sprzętu nagłaśniającego strefy publiczne do wzmacniania głosu ludzkiego. Ale we wzmacniaczach o wysokiej wierności radość z szerokiego pasma przenoszenia jest całkowicie zależna od zredukowania zniekształceń do absolutnego minimum. Amplituda większości dźwięków muzyki i śpiewu w okolicach 10 kHz i powyżej jest zwykle o 30 lub 40 dB niższa od średniego poziomu dźwięku, gdzie to jest charakterystyka szumu różowego. Nawet 1% zniekształceń dźwięków w zakresie średnich tonów byłby głośniejszy niż normalne składowe wysokiej częstotliwości i nie tylko je zamaskuje, ale także sprawi, że będą denerwujące. Oczywiście autor tutaj nie wziął pod uwagę mniejszej czułości ucha w zakresie wysokotonowym według krzywych Flechtera-Munsona. Generalnie też nie wziął pewnie pod uwagę zniekształceń typu TIM, o czym się dowiedziano po wynalezieniu tranzystora i zastosowaniu głębokiego sprzężenia zwrotnego. W tym artykule omawiany jest wzmacniacz lampowy z płytkim sprzężeniem zwrotnym. Wróćmy do tekstu. Aby zapewnić akceptowalną reprodukcję wysokiej częstotliwości, zniekształcenia muszą być zredukowane do najmniejszego możliwego ułamka procenta. To ulepszenie jest łatwo osiągalne dzięki najbardziej efektywnemu wykorzystaniu konstrukcji przeciwstawnej. Właściwość tłumienia zniekształceń wzmacniacza przeciwsobnego zależy całkowicie od równowagi. Całkowite zlikwidowanie zniekształceń uzyskuje się tylko wtedy, gdy po obu stronach podawane są jednakowe sygnały, gdy obie strony wzmacniają jednakowo i gdy obie strony wytwarzają taką samą ilość zniekształceń. Z drugiej strony, jeśli moc wyjściowa i zniekształcenia jednej gałęzi wzmacniacza przeciwsobnego są o 10% większe niż druga gałąź wzmacniacza przeciwsobnego, w najlepszym razie tylko 90% zniekształceń będzie wyeliminowanych. Sytuacja faktycznie staje się jeszcze gorsza w niektórych punktach zakresu dynamicznego wzmacniacza, szczególnie w punktach maksymalnego wysterowania. Załóżmy na przykład, że dostarczymy równe sygnały dla obu stron, ale ta jedna strona jest przeciążona albo dlatego, że lampa pobiera więcej prądu, albo dlatego, że jej opornik katodowy ma większą wartość niż w drugiej lampie. W ten sposób przepolaryzowana lampa osiąga kolano swojej krzywej charakterystyki przed drugą i może generować 5% lub więcej zniekształceń drugiej harmonicznej, podczas gdy prawidłowo spolaryzowana lampa generuje tylko 1%. Po skasowaniu w transformatorze mamy jedną stronę przepuszczającą sygnał z 4% zniekształceń, a drugą nie. Z punktu widzenia zniekształceń, wzmacniacz byłby znacznie lepszy, gdyby sekcja przesterowana w ogóle nie działała. Innymi słowy, gdyby to była sekcja asymetryczna, single-ended. Teoretycznie łatwo jest osiągnąć całkowite zniesienie zniekształceń. W praktyce może jednak to wymagać heroicznych działań. Pamiętajmy, że ten artykuł był pisany w latach 50. XX wieku, gdy nie znano jeszcze wszelkich sposobów na aranżację stopnia mocy. Omówmy równowagę statyczną. Łatwiej jest uzyskać równowagę ze sprzężeniem transformatorowym niż ze sprzężeniem rezystancyjno-pojemnościowym. W transformatorach wysokiej jakości przekładnie zwojowe i rezystancje dla prądu stałego po obu stronach transformatora są wyrównane do 1% albo nawet lepiej. Nawet te tańsze nie mają salda większego niż 3-4%. Jednak transformator wejściowy albo głośnikowy nie zapewnia automatycznie równowagi. Po pierwsze, trudno jest uzyskać identyczne lampy, a jeśli jedna z nich będzie pobierała więcej prądu niż druga, to obie gałęzie będą niezrównoważone. Łatwo jest uzyskać równowagę statyczną, dostosowując napięcie polaryzacji poszczególnych lamp tak, aby obie pobierały równe prądy bez sygnału. To oczywiście dość standardowa procedura. Prawie wszystkie dobre końcówki mocy mają jakiś sposób dostosowywania prądu spoczynkowego lamp wyjściowych. Ale aby uzyskać minimalne zniekształcenia, należy również zbalansować stopień sterujący. Na rysunku, który widzicie, pokazano dwa sposoby łatwego i niedrogiego wykonania tego zadania. Na rysunku A używamy małego potencjometru wraz ze zwykłym rezystorem katodowym. Regulując w jedną lub drugą stronę od środka, obie lampy mogą pobierać równe prądy w warunkach statycznych. Wystarczy ustawić potencjometr. Na rysunku B dwie lampy mają osobne oporniki katodowe, ale jeden z nich jest dodatkowo regulowany. Zauważmy, że obwód na rysunku A zawiera kondensator bocznikujący na wspólnym rezystorze katodowym. Bez wątpienia słyszeliście, że taki kondensator bocznikujący nie jest tak naprawdę potrzebny w stopniach przeciwsobnych. Nawet pan Williamson podważał zasadność stosowania tego kondensatora w jego wzmacnianiu.
włączą. W rzeczywistości, jeśli stopień pracuje na niskim poziomie, takim, który nigdy nie zbliża się do kolana krzywych charakterystyk lamp, a zatem generuje niewielkie lub żadne zniekształcenia, zwykły, niebocznikowany kondensatorem rezystor katodowy służy jako urządzenie równoważące. Jednakże, jeśli stopień pracuje przy poziomach sygnału wystarczająco wysokich, aby wytworzyć zniekształcenia, kondensator obejściowy jest absolutnie niezbędny. Harmoniczne znoszą się tylko tam, gdzie pojawiają się w przeciwfazie. Dotyczy to obwodu wyjściowego, ale rezystor katodowy jest wspólny dla obwodów wejściowych i wyjściowych. W obwodzie katodowym harmoniczne wyjściowe parzystego rzędu z jednej strony stopnia pojawiają się w fazie z sygnałem wejściowym z drugiej strony. Jest to forma dodatniego sprzężenia zwrotnego. Harmoniczne w fazie dodają się do sygnału wejściowego i są wzmacniane przez stopień, tworząc bardzo poważną formę zniekształceń. W tanich wzmacniaczach może to nie mieć żadnego znaczenia, ale najbardziej rzuca się w uszy, kiedy słuchamy wzmacniaczy wysokiej jakości. Pan Marshall widział wiele wzmacniaczy z lampą 6B4 z dużą ilością sprzężenia zwrotnego, które z tego powodu brzmiały okropnie. Lampy te wymagają prawie 150 V zasilania od siatki sterującej do siatki sterującej. Aby wyprodukować tak dużo, nawet z transformatorem międzystopniowym, sapne stopnie sterujące muszą być dobrze wbite w nieliniowe części swoich charakterystyk, generując duże zniekształcenia. Z powrotem przez wspólny rezystor katodowy te zniekształcenia nie były korygowane przez sprzężenie zwrotne i zostały wzmocnione do tego stopnia, że było znacznie więcej zniekształceń niż 6B4 normalnie wytwarzałaby sama. Z tego powodu rutynowo powinien być dołączony duży kondensator obejściowy na zwykłych rezystorach katodowych we wszystkich wysokopoziomowych stopniach wzmacniaczy o wysokiej wierności. Z drugiej strony we wzmacniaczach, których stopień sterujący musi dostarczyć tylko umiarkowane napięcie do następnego stopnia, preferowany jest obwód z rysunku B z osobnymi opornikami katodowymi bez bocznikowania. I teraz zaleta tego stopnia. Dodatnie sprzężenie zwrotne, o którym mowa wcześniej, występuje tylko na wspólnym rezystorze katodowym. Rezystor bez bocznikowania dla pojedynczej sekcji nie wytworzy go. Ponadto pominięcie kondensatorów daje niewielką ilość ujemnego sprzężenia zwrotnego, co pomaga zachować równowagę i poprawia również pasmo przenoszenia. Omówmy równowagę dynamiczną. Niestety, równowaga statyczna niekoniecznie jest równowagą dynamiczną. Stopień, który jest idealnie zbalansowany przy zerowym sygnale wejściowym lub przy jakiejś ustalonej niewielkiej wartości sygnału wejściowego, prawdopodobnie będzie poza równowagą gdzieś w dużym zakresie dynamiki lub częstotliwości. Nawet niewielkie wahania napięcia sieciowego może wytrącić strony stopnia z równowagi, a stopień zbalansowany przy zerowym sygnale wejściowym prawie zawsze będzie niezrównoważony przy maksymalnym sygnale wejściowym. Wzmacniacz z miernikami prądu anodowego we wszystkich obwodach anodowych i środkami do kontrolowania punktu pracy i napięć anodowych jest pod tym względem bardzo pouczający. I tu przypomnę HeatKit W6M. Najprostszym sposobem sprawdzenia równowagi jest podłączenie woltomierza o wysokiej rezystancji od anody do anody równoważonego stopnia przeciwsobnego. Równowaga jest wskazywana przez napięcie zerowe. Należy wyregulować potencjometr balansujący, aż miernik wskaże brak napięcia albo zerową różnicę między dwiema sekcjami. Zakłada się, że rezystancje dla prądu stałego dwóch połówek obciążenia anod lamp przeciwsobnych są równe. Jest to najbardziej widoczne w przypadku stopni mocy, ale dotyczy również wzmacniaczy napięciowych. Oprócz ujemnego sprzężenia zwrotnego jest jeszcze jeden sposób na uzyskanie przybliżonej równowagi dynamicznej. Pokazano to na tym rysunku, który teraz widzicie. Jest to dławik bez bocznikowania. Ma on wartość około 25 hendrów i jest połączony szeregowo z odczepem środkowym transformatora wyjściowego lub wspólnym złączem dla rezystorów obciążających anody i z napięciem zasilania. W ten sposób można by również użyć rezystora, ale nie jest on tak skuteczny jak dławik. Jego działanie jest dość proste. Dławik, no albo rezystor, to impedancja wspólna dla obu stron stopnia przeciwsobnego. Dopóki prądy płynące przez obie lampy są identyczne, spadki napięć będą identyczne dla obu lamp na wspólnym dławiku. W momencie, gdy jedna lampa zaczyna pobierać mniej lub więcej prądu, spadek napięcia na dławiku wzrośnie lub zmniejszy się w zależności od przypadku. To z kolei zmieni prąd drugiej lampy w przeciwnym kierunku, przybliżając w ten sposób całkowity spadek napięcia do pierwotnego.
To samo dotyczy również zmiennych prądów sygnałowych generowanych w obwodzie anodowym. Także zarówno parametry napięcia stałego, jak i sygnał zmienny są utrzymywane w znacznie ściślejszej równowadze, niż gdyby nie było tej wspólnej dużej impedancji. Niestety ta metoda nie zagwarantuje absolutnej, idealnej równowagi, ale nawet dowolna wartość indukcyjności od 15 do 25 Henrów poprawi w bardzo dużym stopniu równowagę dynamiczną. Ta metoda działa dobrze w stopniach pracujących w klasie A. Inną sprawą jest to, czy powinien być używany w klasie AB. Poprawiłoby to równowagę dynamiczną w części zakresu pracującego w klasie A, ale zmniejszona regulacja w wysokowydajnym regionie klasy AB może być szkodliwa. W kilku wzmacniaczach autor uznał to za zadowalające, a nawet wartościowe. Wiele lamp stosowanych w stopniach mocy, zwłaszcza typów nadawczych, może mieć różnicę prądu do 5 mA między obiema stronami stopnia symetrycznego. Chociaż można je sprowadzić do równowagi statycznej przez regulację punktu pracy, czyli położenia na charakterystyce przejściowej, bardzo prawdopodobne jest, że przy maksymalnej mocy wytworzą się poważne niezrównoważenia i zniekształcenia. Wspólny dławik zmniejsza to wymiernie, bez zbytniego poświęcenia mocy wyjściowej. Równoważenie stopni pojemnościowo-rezystancyjnych. Trochę bardziej kłopotliwy jest problem równoważenia stopni przeciwstawnych sprzężonych rezystancyjnie. Wszystkie opisane powyżej metody mogą i powinny być stosowane zarówno we wzmacniaczach RC, jak i we wzmacniaczach ze sprzężeniem transformatorowym, pod warunkiem, że zadbamy o znacznie poważniejszą asymetrię spowodowaną nierównymi parametrami użytych komponentów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zastosowanie precyzyjnych, 1% lub lepszych, rezystorów w obwodach siatek i anod oraz zrównoważenie obwodów katodowych metodami pokazanymi na rysunku pierwszym. Nie trzeba dodawać, że użycie czegokolwiek poza dopasowanymi parami we wzmacniaczach wysokiej wierności nie może mieć miejsca. Ale nie trzeba iść w koszty precyzyjnych oporników. Zwykłe rezystory 10 lub 20% można dokładnie sprawdzić na mostku lub omomierzu, aby znaleźć pary pasujące w granicach 1%. Bilans jest o wiele ważniejszy niż rzeczywista wartość. To czy rezystor obciążający anodem ma 250 tysięcy ohmów, czy tylko 200 tysięcy ohmów, jest generalnie nieistotne, o ile oba po przeciwnych stronach tego samego stopnia przeciwsobnego są jak najbardziej identyczne. Poprawa, jaką można uzyskać we wzmacniaczu przez zastąpienie rezystorów o wartościach losowych dopasowanymi parami, jest dość zdumiewająca, zwłaszcza przy maksymalnej mocy wyjściowej. W mniejszym stopniu to samo dotyczy sprzęgania kondensatorami, chociaż tutaj poprawia się balans przenoszonych częstotliwości. Chodzi o to, że kondensatory potrafią być filtrami i na przykład w lewym kanale odcinać już od 60 Hz, a w prawym zaczyna się to odcinanie przy 50 Hz. I mamy niezrównoważenie. Dlatego tak od siebie wtrącę, bardzo często mówi się o tym, żeby parować we wzmacniaczach wysokiej jakości elementy bierne. Też jak remontujecie jakieś urządzenia i wymieniacie jeden kanał, dobrze jest wymienić podzespoły albo sprawdzić podzespoły w drugim kanale, żeby to dopasowanie było jak najlepsze. A co z odwracaczami fazy? Przechodzimy teraz do sprawy dość poważnej. Balansów odwracaczu fazy. Oczywiste jest, że bez względu na to, jak dobrze zbalansowane są kolejne stopnie, jeśli stopień, z którego pochodzi sygnał symetryczny, nie jest zbalansowany, a zatem dostarcza nierówne sygnały na obie strony, cała praca równoważąca jest zagrożona, jeśli chodzi o eliminację zniekształceń. Problem ten był wielokrotnie poruszany w różnych periodykach. Najbardziej niezawodnym odwracaczem jest dobry transformator z odczepem centralnym. To prawda, że transformator o szerokim zakresie częstotliwości jest drogi, nieporęczny, ale będzie dostarczać sygnały zbalansowane do 1% lub mniej. Tylko jeden lampowy odwracacz fazy, znany panu Marshallowi, może pod tym względem zbliżyć się do transformatora. Jest to inwerter sprzężony krzyżowo, przedstawiony na tym rysunku. Regulując R1, wyjście może być zbalansowane do 1% lub nawet lepiej, a równowaga utrzymuje się w całym zakresie dynamicznym. Prostym sposobem na jej zrównoważenie jest odłączenie siatki lampy V2 i podłączenie jej do siatki lampy V1. Teraz należy wprowadzić dowolny sygnał i regulować R1, aż sygnał będzie niesłyszalny lub będzie miał minimalną wartość na wyjściu.
I tutaj wtrącę od Ciebie. Chciałbym zwrócić uwagę, że omówiłem w filmie kaskodowy wtórnik katodowy zrównoważony kaskodowy odwracacz fazy, który ma równie dobre wyniki, jeżeli chodzi o symetrię sygnału wyjściowego. Możecie znaleźć ten film na playliście wzmacniacz lampowy. Autor artykułu pisze dalej. Drugim najlepszym odwracaczem fazy typu lampowego jest układ katodowy przedstawiony na rysunku czwartym. A. Teoretycznie wyjście będzie zbalansowane, jeśli rezystory anodowe po obu stronach będą identyczne. W praktyce osiągalny bilans jest w granicach 5%. Prostym sposobem zrównoważenia tego odwracacza fazy jest wstawienie potencjometru RH między dwa rezystory obciążenia, jak pokazano na rysunku B, i dostosowanie do równych poziomów sygnału wyjściowego. Omówimy teraz zrównoważone sprzężenie zwrotne. O tym jeszcze nie mówiłem w żadnym z filmów. Jest jeszcze jedno narzędzie do równoważenia, które możemy omówić, a mianowicie ujemne sprzężenie zwrotne. Jest to najważniejsza pojedyncza korekcja, a ponadto zapewnia równowagę dynamiczną, a nie statyczną. Co może być ważniejsze, wytwarza również równowagę częstotliwości. Aby być skutecznym w równoważeniu, samo ujemne sprzężenie zwrotne musi być zrównoważone. Sprzężenie zwrotne typu niesymetrycznego używane w obwodzie Williamsona nie jest skuteczne w symetryzowaniu wzmacniacza, choć skutecznie redukuje zniekształcenia za pomocą innych środków. Idealny wzmacniacz powinien mieć dwa obwody sprzężenia zwrotnego. Jeden do równoważenia stopni przeciwsobnych, a drugi do wejścia wzmacniacza, do ogólnej korekcji częstotliwości i eliminacji zniekształceń. Na przykład w układzie Williamsona zbalansowane sprzężenie zwrotne może być zastosowane do katod stopnia sterującego za pomocą transformatora głośnikowego z dodatkowym uzwojeniem wtórnym lub dzielonym uzwojeniem wyjściowym, jak pokazano na rysunku 5. Wprowadzono tu dodatkowe sprzężenie zwrotne do sprzężenia do katody stopnia wejściowego. Około 10 dB sprzężenia zwrotnego można by było zastosować dla lamp sterujących, a kolejne 10 dB do stopnia wejściowego. W ten sposób w połączeniu z innymi opisanymi środkami równoważącymi moglibyśmy połączyć właściwości redukcji zniekształceń pracy stopnia symetrycznego z właściwościami ujemnego sprzężenia zwrotnego i przypuszczalnie stworzyć wzmacniacz z absolutnym minimum zniekształceń. W każdym razie w pierwszym i najważniejszym celem w projektowaniu wzmacniaczy wysokiej wierności jest redukcja zniekształceń do punktu, w którym nie mogą one zepsuć radości z odbioru muzyki, co samo w sobie jest stosunkowo proste do osiągnięcia. W dążeniu do tego celu wykorzystanie w pełni funkcji redukcji zniekształceń we wzmacniaczach push-pull jest ważnym i stosunkowo niedrogim krokiem, który powinni podjąć wszyscy konstruktorzy, którym zależy na możliwie najwyższej wierności. Takie wtrącenie jeszcze ode mnie. Teraz wiecie, dlaczego Wam pokazałem ten wzmacniacz od Sansui, gdzie było zastosowane sprzężenie zwrotne do katod. Co prawda końcówki mocy, ale ma ono wpływ na zrównoważenie stopnia mocy. Można to właśnie rozwinąć, tak jak na tym rysunku 5 jest pokazane, i nawinąć dodatkowe uzwojenie i wprowadzić je do katod stopnia sterującego. Widziałem też gdzieś w układzie asymetrycznym dodatkowe uzwojenia, które do drivera są wprowadzane. Także we wzmacniaczu firmy Pi Mozart HF-S20 z lampą EL34. Tam ujemne sprzężenie zwrotne wynosiło 34 dB w trzech pętlach. Teraz widzicie schemat tego układu. Analizowaliśmy to przy okazji omawiania wzmacniaczy SE. Widzicie, że wiele lokalnych sprzężeń zwrotnych potrafi nieźle poprawić pracę wzmacniacza. Do tego stopnia, że obniżono zniekształcenia przy 8 W aż do 0,2%. No ale mieliśmy zajmować się wzmacniaczami przeciwsobnymi. Teraz widzicie pewnie, dlaczego nie zawsze wasz wzmacniacz przeciwsobny osiąga wydajność taką, jaką była zapowiadana w artykule, czy tam w zestawie, który montowaliście. Koniecznie sprawdźcie, czy wasz wzmacniacz jest zrównoważony. Jeżeli trzeba, poprawcie jego balans. Ważny jest dobór lamp, elementów biernych, a także zrównoważenie statyczne i dynamiczne. W filmie tym pokazałem wam, że specjalne uzwojenie symetryczne wyprowadzone z uzwojenia wtórnego transformatora i wprowadzone na katody driverów mogą skutecznie wyeliminować wiele zniekształceń powodowanych przez transformatory lub lampy. Są to metody, które powodują, że wzmacniacze brzmią lepiej.
Mam nadzieję, że ten materiał Wam wyjaśnił, że zjawiska zachodzące we wzmacniaczach przeciwsobnych wymagają dokładnych regulacji, że nie jest to żadne audio voodoo i że faktycznie ze wzmacniacza przeciwsobnego można osiągnąć doskonałe brzmienie, co potwierdza na przykład wzmacniacz Williamsona. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Ciekawostki są w Worku Wielkopolskim. To jest naprawdę babcia. To jest naprawdę zabytek. To jeszcze działa. Nie? Działa, działa. I to jest właśnie najciekawsze, że to jeszcze działa. Musi być! Niesamowita rzecz! Bramę, nie? Trochę farby i będzie niegle pada. Maszyna. Ile stała? 3 lata? 4? 8. 8 lat stała.